poniedziałek 24 października pod przewodnictwem Ryszarda Bobera odbyła się 14. sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do przygotowanego porządku obrad wprowadzono punkt dotyczący objęcia mandatów przez nowych radnych, jednomyślnie przegłosowując związane z nim uchwały. Wśród nowych radnych był jeden grudziądzanin, Wiesław Żurawski. Nowi radni złożyli uroczyste ślubowanie w mniejszej kolejności. Paweł Knapik z Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Gaca z Platformy Obywatelskiej, Wiesław Żurawski z Prawa i Sprawiedliwości, Józef Rogacki z Prawa i Sprawiedliwości, Mariusz Trąbczyński z Platformy Obywatelskiej. Są to osoby, które w wyborach samorządowych 2010 roku kandydowały z tych samych list, co ustępujący radni, osiągając następne w kolejności wyniki, a jednocześnie nie utraciły prawa wybieralności. Po ogłoszeniu kworum ostatecznie odnotowano obecność na sesji 29 radnych, przyjęto protokół z 12 sesji Sejmiku oraz wprowadzono kolejne zmiany do porządku obrad. Do przedstawionej informacji z prac Sejmiku radni nie wnieśli pytań ani wniosków, natomiast uwagi do informacji z prac Zarządu Województwa wnieśli radni Jan Wadoń i Stanisław Pawlak. Jednym z pierwszych tematów była prezentacja doświadczeń we wdrażaniu programu reorientacji zawodowej rolników i mieszkańców wsi naszego województwa, którą zreferowali reprezentanci Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, jednostki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego, dyrektor Roman Sas i jego zastępca Ryszard Kamiński. Po wysłuchaniu uwag radnych stan realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w obszarze koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zaprezentowała dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota Wróblewska. O realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010-2011 traktowało wystąpienie Tadeusza Kierela z Departamentu Edukacji i Sportu. Radni wysłuchali również informacji na temat realizacji Regionalnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów w latach 2007-2011, którą przedstawił jego koordynator Gabriel Hensy z Departamentu Zdrowia. W dalszej części obrad skarbnik województwa Paweł Adamczyk omówił planowane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2036 oraz zmiany budżetu województwa na rok 2011. Sejmik podjął także uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom Wielka Anieszawka i Mogilno oraz gminie Miejskiej Toruń. Na koniec obrad przewodniczący przeszedł do interpelacji i zapytań radnych. Wiesław Żurawski, nowy radny z Grudziądza, skierował zapytanie do marszałka województwa dotyczące sytuacji dworca Przedmieście w Grudziądzu, na którym od 4 lat nieczynna jest poczekalnia dla podróżnych, a z którego korzysta ciągle nadal wielu studentów i osób dojeżdżających chociażby do pracy. W zapytaniu radny z Grudziądza prosił o ustalenie osoby i odpowiedzialnych za stan, który funkcjonuje już od dłuższego czasu i mimo wielu uwag w stosunku do prezydenta Grudziądza i innych organów pozostaje bez zmian. Marszałek województwa przyjął zapytanie i postanowił odpowiedzieć na nie po zbadaniu sprawy w formie pisemnej radnemu Żurawskiemu. Staraliśmy się porozmawiać z nowymi radnymi, w tym z radnym z Platformy Obywatelskiej Grzegorzem Gacą, jednak prawdopodobnie ze względu na tremę stwierdził, że jeszcze jest przed ślubowaniem i nie jest radnym, tylko kandydatem na radnego i postanowił tym samym nie udzielać nam informacji dotyczącej swoich celów i ewentualnych działań w nowej roli radnego. Radny z Prawa i Sprawiedliwości Wiesław Żurawski natomiast udzielił nam kilku odpowiedzi związanych z jego działalnością w Sejmiku oraz celami, jakie sobie wyznaczył w najbliższych latach. Jednym z działań będzie sprawa niedoszłego placu zabaw w Grudziądzu, który miał stanąć w ramach akcji skierowanej przez marszałka województwa i który miał być nagrodą za najwyższą frekwencję. Zapraszamy na rozmowę z radnym Żurawskim. Jest z nami nowy radny w Sejmiku Wojewódzkiego Wiesław Żurawski. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Jakie są Pana priorytety na tą kadencję? Jest wiele spraw, które musimy załatwić. Przede wszystkim sprawy, które w Grudziądzu wymagają pilnej naprawy. Sprawa Solanet to jest jedna rzecz. Sprawa kolei, co się bardzo ślimaczy. Jest sprawą taką newralgiczną, to jest druga rzecz. Trzecią sprawą jest sprawa na przykład budowy schroniska dla zwierząt, które też jest sprawą, powiedzmy, od lat niezałatwioną. Inną sprawą, jaką w Grudziądzu mamy do załatwienia i w ogóle w naszym województwie, to jest sprawa dróg, sprawa dojazdu Grudziądza do autostrady połączenia. Jesteśmy zdania, że metropolizacja w Polsce, szczególnie naszego województwa, jest błędem. Ja osobiście generalnie uważam, że Toruń powinna
powinno jako miasto istnieć oddzielnie, Bydgoszcz jako oddzielnie. Łączenie tych miast na siłę miało się moim zdaniem z celem, bo wtedy pieniądze być może będą przyznawane tym obu miejscowościom, ale generalnie straci Włocławek, straci Grudziądz, z wiele innych miejscowości, a przede wszystkim małe miejscowości w naszym województwie. Uważam, że metropolizacja, tak samo zresztą uważa pan poseł Kosma Złotowski i kilku z nas radnych PiS, uważamy, że to chyba jest błąd, że nie powinno, nie powinniśmy do tego dopuścić. Ale generalnie oczywiście będziemy głosować za PIK, za Bicy, za koleją bydgoską-toruńską nową. Będziemy głosowali również za szybką koleją z Warszawy do Gdańska przez Toruń Grudziądz. No i oczywiście za dokończeniem budowy autostrady i budową szybkiej drogi ekspresowej z Bydgoszczy w kierunku autostrady. O co Bydgoszcz już, o ile mi wiadomo, walczyła w latach nie. Bydgoszczy otwarto nową linię tramwajową, czy otwiera się już w tej chwili, słyszałem, Grudziądz zlikwidowano jedynkę. Jest to marnowanie energii, marnowanie torów tramwajowych. 1,5 kilometra od placu Stycznia do dworca głównego w Grudziądzu będzie przez jakiś czas nieużywany. Myślę, że uda mi się zawalczyć w ten sposób, aby sejmik województwa wywarł jakiś nacisk na władze Grudziądza, na prezydenta Grudziądza, aby ten tramwaj jednak nadal kursował. Być może w innej formie, w formie linii numer 3 z Rządza do dworca głównego. Bulwersuje wszystkich, to chyba dziś poruszę tę sprawę, sprawa braku poczekalni dla podróżnych na dworcu Grudziądz w Przedmieście. Podróżni marzną, często mokną. Ja walczę o tę poczekalnię już od 4 lat. Zgłaszałem prezydentowi Malinowskiemu dwukrotnie, wielu innych podróżnych z Grudziądza i z powiatu grudziąckiego i z Torunia też monitorowało. Niestety nie ma żadnego skutku. Być może dziś dowiem się, kto tym dworcem zarządza i dlaczego jest on zamknięty od czasu, kiedy Arriva wkroczyła na nasze podwórko, czyli na grudziącki, powiedzmy, rynek kolejowy. Sprawa elektryfikacji węzła grudziąckiego. Trwa to już 40 lat. W roku 1976, jak dobrze pamiętam, miała być już ta elektryfikacja, a tutaj mamy rok w tej chwili. Trwa to w nieskończoność. Uważam, że nie może tak być dłużej. Myślę, że uda mi się zawalczyć o to, aby jednak ta linia była zelektryfikowana. Być może w ramach programu PKP na dworcu Toruń Główny, pamiętam, kiedy byłem studentem, był wielki, olbrzymi afisz. Elektryfikacja linii kolejowych z Torunia w kierunku Bydgoszczy, Olsztyna, Kutna, Grudziądza. Co się okazało, że Grudziądz nie dostał połączenia elektrycznego, kolejowego z Toruniem, ani z Laskowicami, czy z Jabłonowem. I uważam to za skandal, że akurat tak się stało. Zwłaszcza, że Grudziądz leży na najkrótszej linii kolejowej łączącej Toruń z Gdańskiem. Trasa przez Bydgoszcz jest okrężna. Myślę, że uda się o te sprawy powalczyć.